To w ogóle Leszek. Ale niewygodne, ja. Podłoga lepiej. Czy można mówić o tobie jako pracowniku, bo chyba bezczynnie siedząc nie wytrzymałbyś długo? W pewnym sensie, nie tylko. Jeśli chodzi o granie, to tak. W pewnym sensie, bo mi się to wyrażenie mi się kojarzy z tak zwaną kulturą japis, która jest mi całkowicie obca. I tak samo i pracoholizm, który służy tylko pogłębianiu chaosu, jak dla mnie, to w złym tego słowa znaczeniu. Tak raczej wiąże się z Babilonem niż z undergroundem tym samym. Pracoholizm tak, ponieważ ludzi zmusza się do tego, żeby pracowali ponad swoje siły, w końcu oni się gubią w tym wszystkim i ponad z tego taki japiszon właśnie wychodzi, albo inna kultura, która właśnie niczemu nie służy, tylko powiększaniu mamony. No właśnie może brakuje w naszym języku określenia innego. Praca, jako praca na przykład nad sobą, nad własnym duchem i praca fizyczna. Przez to taka zarobkowa, gdzie się idzie do fabryczki, wykonuje te 8 godzin i się ma za to... Nie, że mi się wydaje, że to jest bardzo duże szczęście, nie, jeżeli można pracować przy tym, co się lubi. Nie? Wtedy trudno nie nazywać tego pasją. Nie? Bardziej mi pasuje wyraz pasja, nie? Chociaż już pasja nad to mi się też kojarzy. Tak różnie, ale wiesz, nie? To jest po prostu duże szczęście. Nie? Każdemu naprawdę życzę tego, żeby sobie popracować tym, co lubi. Nie? Bez żadnego bata, szefa i tam innych rzeczy. Która z tych kapel, w których grałeś, jest ci najbliższa? Czujesz jakiś związek i chętnie powracasz do nagrań? No to nie można tak powiedzieć, że któraś jest bliższa czy dalsza. Wiesz, najbliższa to jest ta, z którą przyjechałem tutaj dzisiaj, no bo gram z nimi, nie? No i jest taki, wiesz, nie? Taki moment, nie? Dlatego, wiesz, ta jest najbliższa, a nie jestem w stanie ci wymiernie powiedzieć, że ta była lepsza pod tym względem czy tamtym. Czy to jest każda kapela, w której grałem, to jest jak gdyby osobna historia, która wymyka się spod takich kryteriów właśnie lepsze, gorsze trochę, nie? Inne na pewno. Tak, chujowe pytanie. Znaczy nie no, wiesz, dlaczego w zasadzie, wiesz, nic. Tak jak mówię, no to tak jakby, wiesz, trochę jakby mieć ulubione filmy, wiesz, i koniecznie trzeba wybrać jeden, to trudno jest, nie? No tak. Tak samo, wiesz, jak na przykład próbuję sobie znaleźć swoją ulubioną książkę czy film, to też nie potrafię jednym, tylko zawsze parę, nie? Można wiedzieć? Jeśli to chodzi o książkę? Kajpisz Czarodziej, Janusz Korczak, przede wszystkim. Ulubiona moja książka. Podobno jesteś bardzo nieufny w stosunku do ludzi, choć chodzi mi o to, że wolisz zrobić wszystko sam, niż by ktoś inny miałby to robić. Boisz się, żeby nikt tego nie spieprzył. Jak to jest? No jeśli chodzi o to, o realizację dźwięku, to na pewno. Bo kiedy ja zaczynałem, to w ogóle nie dość, że takich gości jak my to się tępiło i miało za nic, nie? To ci faceci, którzy to robili, oni byli z urzędu i właściwie robili jeszcze według zasady, czy stoi, czy się leży, to się należy. I ci gówniarze się nastroić niemalże, nie? A sami nie mieli zielonego pojęcia o nowoczesnych technikach nagraniowych. Jeszcze nie wiedzieli, że można odkręcić rewerby, służby, to wszystko jest, nie? Do muzyki. No i to było bardzo nienowoczesne, nie? Na początku lat 90. wspólnie z Pawłem Kelnerem współtworzyłeś duet Mati Kelner. Max. Max. Możesz powiedzieć, że to były takie zaczątki techno. Dlaczego dopiero teraz zdecydowałeś się na solowe projekty Wars of Beast? Od kiedy w tobie narodziła się taka fascynacja do tego gatunku i co sądzisz o tym samym zjawisku? Zacznijmy od końca. Przede wszystkim Wars of Beast nie jest techno. Max i Kelner też nie jest techno. Chyba, że tak jak mówię, że jako techno potraktujemy w ogóle nowoczesną muzykę XX wieku, a nie tylko tą łomotaninę dla gości, którzy potrzebują ekstazji, żeby się rozluźnić i 6 godzin łomotu, bo dla mnie to nie jest przyswajalne, nie? Ja tego nie bardzo trawię czegoś takiego. To, co jest jakby dzisiejsze techno, jak to wygląda, nie? Jest to dla mnie za mało nowoczesne jak na techno. To dla mnie dużo bardziej nowoczesne, to były jak na swoje czasy, szczególnie Kraftwerk czy filmy, wiesz, takich ludzi jak no całe kino niemieckie postmodernistyczne lat 20. Filmy pana Murnała czy coś takiego. Nie? To w ogóle dzisiejsze techno to jest taki w ogóle jakiś kulturowy przewał dla mnie, wiesz, nie podoba mi się to. Natomiast nie chciałbym tego wszystkiego pchać do jednego wora, nie? Ponieważ na pewno jest tam
jest jakaś część artystów, którzy robią bardzo ciekawe rzeczy, ale z tego co widzę, to oni też odchodzą od tej nazwy właśnie techno, ponieważ ona w tej chwili głównie się kojarzy z otępianiem ludzi przy pomocy łomotu i środków chemicznych, nie? Także już nie bardzo widzę sens w tym. No to widzisz jakąś nazwę dla tego kierunku? Słucham? Widzisz jakąś nową nazwę dla tego kierunku? No to w tej chwili taka zabawa na świecie panuje, że właściwie niedługo będzie więcej nazw kierunków niż kapel, nie? I w tej chwili już nie ma człowieka, który się rozeznał w tym wszystkim, bo to troszkę dla żartów się wymyśla, a dziennikarze się nabierają na to. Nieco kapela to nowy gatunek, nazwa, kierunek. I to trochę, wiesz, nie? Ja sobie też dla żartów wymyślam. No, wszystko przez to szufladkowanie, że chce się... No bo mówiło się już kilkadziesiąt lat temu ludziom, że szufladkowanie nie ma sensu. No i teraz jest efekt tego. Nie bardzo dobrze, że ktoś taką zabawę wymyślił, bo w końcu te szufladki się popieprzą, wiesz, wszystkim i trzeba będzie myśleć zamiast, wiesz, do szuflad zaglądać. Myśleć, słuchać, wiesz, nie czuć. A nie, że ktoś zajrzy, wiesz, do encyklopedii szuflady i będzie mądry, nie? To nie ma tak. Ostatnio także wzięłeś się za utwory Izraela Inta. Czy jest sens rozgrzebywania historii i powtarzania tego na nowo? Czym się kierujesz, robiąc takie projekty? Czy jest to chęć tylko usłyszenia w nieco innych wersji? Jeśli chodzi o Izrael Inta, to jest akurat mój ulubiony projekt ostatnich lat, na który czekałem bardzo, bardzo długo wraz z kolegami, bo w całym tym natłoku zdarzeń, które mieliśmy grając w kapeli Izrael, nie było czasu zrealizować płyty dubowej, mimo że takie plany już się pojawiały tam na 80-tych latach. I zarówno ja, jak i ludzie z kapeli są bardzo zadowoleni z tego projektu. Mało tego, na pewno będę szukał możliwości wydawania następnych nagrań dubowych. Nie wiem, czy to będą Izraela, czy moje, czy jakiekolwiek. Natomiast to jest muzyka, która uważam, że jest dużo bardziej uniwersalna i nowoczesna niż techno. W zasadzie, wiesz, w pewnym momencie zostały programy, wiesz, komputerowe stworzone, że możesz wcisnąć klawisz z napisem przypadkowość 7 i tworzysz kolejny utwór techno. Czy nie sądzisz, że to już teraz jest za łatwe? Co takiego? W tych komputerkach tworzenie, wiesz, no właśnie, wciskasz klawisz i już zależy, to jest. To zależy, tak jak mówię, wszystko od tego, czy to jest, rozumiesz, czy ktoś robi muzykę, czy ktoś robi, wiesz, nie wiem, no. Klepie myszką, czy coś, nie wiem. Trudno mi sobie wyobrazić, jak człowiek, który nie potrafi grać, wiesz, na jednym, dwóch czy więcej instrumentach, może przy pomocy komputera tworzyć muzykę, czy to są zlepki, nie? Na pewno to może być jakaś umiejętność, ale już bardziej wtedy to jest miksowanie muzyki niż bycie muzykiem i granie. Ta nomenklatura jest tragiczna, rozumiesz? Świat DJ to w ogóle nie wiem, co to znaczy, wiesz. Nie? DJ taki, owaki, śmaki, nie? Nie rozumiem, na czym to polega. Wszystko dla pieniędzy. No nie rób. DJ to wiesz, pamiętam DJ-e to w dyskotekach byli zawsze, przepraszam. Słuchaj, Grylu, a będziecie robić jeszcze coś z kamerą? Dziś nawet mieliśmy jeden numer już zrobiony, ale wiesz, ekonomia nas trochę przydusiła i przez ostatnie pół roku żeśmy się nawet nie widzieli i teraz słyszałem, że się stęskniły strasznie, co mam mówisz, ja mieszkam za miastem i on, nie? I się zobaczymy pewnie lada moment. A co do projektu, tylko zależy od tego, czy wiesz, czy będziemy mieli czas na to. A z Falarkiem kiedy? A z Falarkiem to było tak, że wiesz, ja właściwie już byłem wyrzucony z zespołu parę miesięcy temu, ale teraz chcę mnie znowu przyjąć i teraz się wyobraziłem, że tak się bawa. Nie, no bo wiesz, to prawda było z tym teledyskiem teraz? To samo chodziło, że chcieliście robić jakaś kasę, ktoś zabierdol? Że co się stało? Że jakąś kasę, ktoś zabierdol? Będzie teledysk przygłosił to wszystko. Nie, były jakieś teledysk, ale to nie było coś, że kasa w tej zapisie. Takiej afery nie było. Robiliśmy teledysk, chcieliśmy zrobić własnymi siłami, nie? I zabrakło tam chyba kilkanaście baniek na wywołanie filmów, coś tam, nie? Utknęła ta sprawa, nie? Pierwszy się jeszcze udało zrobić nie samemu, ale im później, wiesz, w lata 90. tym ekonomia bardziej bezwzględna. Także wiesz. A wiesz, a koledzy po prostu, myślę, wiesz, kapela Falarek to jest każdy trochę, wiesz, nie, z innej wsi, jak to się mówi, nie, to świadomie wiedziałem o tym na początku, a teraz trochę, wiesz, kłopoty przez to było, nie. Nie, ostatnio to gdzieś, nie wiem, czy to jest to, że no tak, bo my tam generalnie mamy w tym samym miejscu cały sprzęt, no, mamy mikrofon. No tam sprzęt u nich stoi, ale to jest, że tak powiem, tymczasowe, nie? No ale w ogóle Złota Skała, że prosisz. Tam u nich w pracowni jest, całe studio można nagrywać normalnie, tylko ja tam nie bywam nawet.
Bo ja pracuję teraz z takim Krzysiem, on pojechał w trasę po całym świecie, zdaje się z Baderem czy coś i nie mamy już. A tam są ludzie od Kobanga, ja nie wiem, czy oni potrafią nagrać. Ja chcę zrobić, wrócić do takich pierwotnych wiesz, układów, że nagrywanie w ogóle było za darmo. Znaczy za darmo to w sensie po kosztach, nie? Taśma, tam jakieś takie rzeczy, a po prostu mniej tych nagrań i bardziej mieć na uwagę wpływ, wiesz, na rozwój jakiś, nie? Tego rynku w ogóle, nie? Już nie mówię o komercyjnym rynku, tylko o tym, który właśnie, wiesz, nie? Jest, wiesz, nie? W jakimś innym świecie z tego, co wiesz, nie? No generalnie po to jest, no studio było po to, nie po to, żeby ono tam zarabiało kasę, tylko po to, żeby, wiesz, żeby ludzie mogli nagrywać, którzy nie mają możliwości, a wiesz, nie mają ostre parcie i dość uzasadnione, no. I to była prawda, myśmy kurna nagrali, wiesz, tak policzyłem około 200 kapel. No ja wiem, iść połowa z darmem. Ale przede wszystkim ja się nie zawiodłem na tym, że te, wiesz, te kapele były jak lecisz, że tam przyjechał jakiś kiepski zespół, niektórych przytruwał. No. To ja wiem. Nie zdarzyło się. Same fajne załogi przyjeżdżały. Tylko to właśnie ekonomia rozsadziła, nie? Bo to studenci przyszli od Pawlaka ludzie, nie? Była zmiana, tam wyrzucili z uniwersytetu tych, co byli tam. Wcześniej przyszli ludzie od Pawlaka, podwyżki tam coś. Dzień dobry. Cześć. Posłuchać? To co, na, no jeszcze tam zostało z dwa pytanka. A to odpowiedziałem na poprzednie, tak? No tak, tak, tak. No i nawet wyprzedziłeś mnie, bo tam miałem zadać pytanie co do Falarka, ale. Było, minęło. No to razie tam, wiesz, bo to sytuacja, wiesz, taka niejasna, bo wiesz, jakie pytanie tam jest, a po Falarku, czy może powiem. Dobra, za długie pytanie, nie chcę mi się czytać. To skróć. Zacznę od krótkiego. Jak widzisz przyszłość polskiej sceny i co o niej sądzisz? Ale jakiej sceny, której? Właśnie, teraz mamy parę scen, nie? Tej naszej małej, punkowej, małej. Teraz właśnie co się rozlazło na wszystkie... Która? Community spoi? Nie, na przykład no to, co się i nawet i tutaj dzieje. Undergroundowa. Bo na tak popatrzeć, 20 lat temu, no to było zupełnie co innego niż teraz, wiesz. Tu przyjdą... 20 lat temu to w ogóle się nie mówiło o takiej scenie, nie było takiego pojęcia, nie funkcjonowało. No było grono z... Nie, wtedy to się nazywało punk rock albo nowa fala. I to był koniec, nie było żadnej tam scena, że jakaś scena istnieje. Mimo to ludzie się spotykali z różnych miast, nie? I nawet wiesz, na terenach jakichś tam wiesz, nie przyjeżdżali z miasta do miasta, mimo że nie było terminu scena czy coś. Dlatego mnie jest trudno ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nigdy nie byłem jak gdyby oficjalnie przyjęty do tej sceny bądź wyklęty z niej, także w ogóle wiesz, nie? Dokładnie. No. Chciałbym, żeby było jak najlepiej, ale obawiam się, że to jest, wiesz, to są dwie bajki różne, nie? Są dwie różne bajki, nie? Że po prostu, nie wiem. Nie widzę ani metody, nie widzę w tym, co się dzieje do tej pory, ani w tym, że na przykład tam Deserter z Warnerem coś próbuje, wiesz, nagrywa dla Warnera, ani to, wiesz, nie wiem, nie potrafię ci powiedzieć. No na przykład ten, co podałeś przykład, to poważnie jest. Jaki? No Deserter i Warner. No wiesz, z jednej strony, no to ludzie, którzy na przykład i tu przyszli, no to nie widzą w tym żadnego problemu, ale na przykład ci berlińscy skotesi, no to już mają ogromne. No to są dobrze. No, ale... no bo to są ortodoksi. No wszędzie można znaleźć. No ale to musisz zrozumieć, że to przede wszystkim jest ich problem, a nie Desertera. Bo mi się wydaje, że Deserter jest na tyle doświadczoną kapelą, że przynajmniej, no nie wiem, ja uważam, że zasługują na takie zaufanie, że wiedzą co robią, nie? Natomiast problem mi się polega na tym, że tych kapel za mało jest, żeby tak, wiesz, z pięć kapel tam opanował jakiś Warnera i to powoli można by, wiesz, tą firmę, wiesz, nawrócić trochę, nie? Ale to są żonki, no. Bo jeden Deserter tam jest i oni wyglądają tam jak, wiesz, nie, kapusta w sałacie, wiesz, no po prostu. Widziałeś ostatnią okładkę magazynu Grup? Ostatniego czy przedostatniego, gdzie był na okładce Deserter? Tak. W pięknym kółku i z napisem New, Deserter jak na drobce. A w ogóle okładka jaka cudowna była. No właśnie no jak z tyłu reklama plastiku, wiesz. Nie, to nie chodzi o, wiesz, reklamę plastiku, tylko samą okładkę. No, ale wtedy Deserter, no to się pojawi na wielu okładkach. Prawdopodobnie zaraz. Ale wiem, że w wielu czasopismach jeszcze widziałem ich. Nie, ja nie mówię tylko o tym, co ma tak. Niestety, ja bardzo. Ma ktoś ogień? Może proszę. Ja tyle. Pan
Ale co, bo ostatnio to on był Londyn Rock, taki zespół sobie. No tak. Solej, solej. A nie. Wszystkie patrówka, bardzo fajnie grają. A zaraz, co tam coś z tego? Po raz trzeci. Zobaczymy. Wyjdzie, nie wyjdzie. Chłopaki muszą przejść przyspieszony kurs medytacji, nie? Bo po prostu tam nerwowa się dała, nie? Zespół teraz musi zwolnić trochę. A piosenki były, no, fajne, zrobione na samym. A kto niby puścił do Brumu utworek Falarka, żeby wydali na kompakcie? Zgodziliśmy się na to. Bo ten utwór wyszedł tam na Brumie. On miał być na tej nowej płycie, która miała być, ale to była wersja, którą jeszcze nagraliśmy kiedyś, dawno temu bardzo. To nagrany był w 1993 roku jeszcze ten numer. A ja tą piosenkę bardzo lubię i chciałem koniecznie, żeby w ogóle wyszła, nie w jakikolwiek sposób. Problemy, dlaczego nie w gazecie Brum, gdzie jedyni dziennikarze, z tym rozmawiałem, mimo że młodsi ode mnie o 10 lat, oni byli lepiej zorientowani w historii polskiej muzyki nowofalowej czy punkowej niż wszyscy rówieśnicy moi, rozumiem, ze skredziali dziennikarze, którzy w ogóle, wiesz, nie mam pojęcia nawet, wiesz, żyli obok i nie mam pojęcia. A koledzy akurat, chociażby ze względu na tak zwaną rzetelność dziennikarską i rzemiosło wiadomości, to co wiesz o tych czasach, może w pieluchach jeszcze był, nie? Tak dalej. Fajnie. No to chyba ostatnie z przewidzianych tutaj pytań. Kiedyś wspomniałeś, że odchodzisz na przysłowiową bankową emeryturę, czy... Ja tak powiedziałem? No nie wiem. Brumie, na pewno, brumie na pewno. Słyszę słowo bankowa emerytura, to... Brumie, no to powiedzmy na emeryturę, że oddajesz... Wolę do popisu... Co? Wolę do popisu, ale innym młodszym. Jakim młodszym? Co? Nic nie oddajesz. Nie miałem żadnego pola w ogóle, że od tego muszę latać. Wycofuję to wszystko. To nieporozumienie jest, naprawdę. Ale co, dokończ pytanie, bo może coś się kryje. Odejście od realizacji nagrań w nawiasie. Zamierzasz skoncentrować się na jakichś solowych projektach? Możesz coś doradzić? Nie, no to mogę ci tylko powiedzieć to, że wiesz, że nie zamierzam absolutnie działać tymi metodami, którymi działa rynek muzyczny. To znaczy, że uważam, że... O, to jest dobra a propos tej sceny, co mówiłeś, nie? Ty, spraw sceny. Że dla mnie na przykład wielkim szokiem było zobaczenie to, że niektórym działaczom sceny, to głównie ci, co wydają, że za wszelką cenę jakby była próba skopiowania mechanizmów działających w wielkich koncernach. I zapomniano o największej broni tego typu firm, to znaczy bezczelnemu frontalnemu atakowi za minimum pieniędzy. Wszędzie, rozumiesz, na murach czarno-białe, jak najtaniej, przy ulicy, przy pomocy najbliższych kolegów. Dokładnie. A tutaj koledzy nagle, ale no wiesz, no stary, tam w Warnerze, czy w Izabeli, nie, czy w Poligramie, to się wiesz, no to się tak nie robi, wiesz, nie, czy coś, nie, a tam się tak drukuje śmakowa. To wszystko bzdura. I wiesz, mi się wydaje, że po cichu imponowały te wielkie firmy i te pieniądze, wiesz, niestety, no, jak to inaczej zobaczyć, przyszło. Upadło to w zasadzie, nie? Szablony, czy coś takiego, jak spotkasz na mieście, czy naklejki na dwa autobusach, to robią małolaci ze szkół, już nie mają wiele wspólnego z muzyką. Zostanie tak. Obawiam się, że zabrakło takich kolegów właśnie, którzy, wiesz, jakby takich, co mogli pełnić rolę, czy to menedżerską, czy wydawcy, nie? Że zabrakło właśnie, wiesz, dobrych tradycji w tym wszystkim. Odpowiednich zaufanych. A za dużo, wiesz, zamętu w związku z tą, wiesz, kapitalizacją i ekonomią całą. No tak. Jak na faks nie stać, nie, to się działa bez faksu, nie, i tak dalej, nie. Poza tym, wiesz, kolorowe plakaty, wiesz, wydawane, wiesz, nie przez ten, procedura, no, małe firmy, nie. No nie wiem, jak ci to powiedzieć, masz. To jest ten, wiesz, odgranie, nie, bo się... Może, wiesz, nie było innej możliwości, ale nie podoba mi się to. Słyszałeś może o koncercie Prince Rock Poland, który się odbywa w Węgorzewie. Prince Rock Poland. To jest taki doroczny, tak?
A wiesz, uważam, że on jest też tam wpływy, tak, dokładnie. Tak, tam od jedną mało lat zacząłem chodzić na pierwsze, było jeszcze przed wojskiem. Tak, tak. Bo wtedy jeszcze było w miarę, chociaż to było tak. Nie, ale ostatnie są, poskładać patrzyłem ostatnie ze festiwali. 3 lata temu i powiedziałem, że nigdy więcej. No kiedyś to, kolaboranci grali, a teraz jak chcesz się dowiedzieć konkretów, to sprawdź, który zespół występujących jaką firmę reprezentuje. I nagle zobaczysz, że właśnie wszystkie zespoły to są rozparcelowane przez 4-5 firm, rozumiesz? Ja na przykład się dziwiłem, mimo że, bo ja byłem przyzwyczajony do tego, że jeżdżę na festiwale, tam tu był Jarocin, Brodnica, tam coś, nie jeździliśmy. Nagle nie ma tego w ogóle, nie? I tak się tam jakieś Węgorzewo słyszałem, nie? Potem dostaliśmy jakieś tam właśnie w Brumie uznanie za swoją płytę, no myślę, może nas zaproszą, nie? W ogóle nawet cynku nie było, nie? Nas nigdzie nie zaprosili. No właśnie, jeżeli byś dostał zaproszenie od nich, byś skorzystał? No to muszę sprawdzić najpierw, co się tu dzieje. W jakim towarzystwie mam grać, za ile, z kim, nie? Dla kogo i tak dalej. Kto sponsoruje? No właśnie, sama nazwa, Pins, multikorporacja związana z... Tak. Odbyłbym naradę z zespołem, czy jest możliwość przeprowadzenia tej wersji. Wtedy podjął decyzję. Można zrobić. Wiesz, to ja też się czułem tym zaskoczony na przykład tą sytuacją, jak pojechałem do Jarocina i zacząłem Marlboro, wiesz, tam napisy, nie? To mnie zatkało, prawdę ci powiem, bo wiedziałem, że jest bezczelność, jest próba położenia łapy, bo Jarocin nie dlatego się nie odbywa, że tam młodzież jakiejś furii dostała, bo ja dokładnie śledziłem rozwój wypadków, tylko dlatego, że zespoły w pewnym momencie weszły firmy i to było dokładnie na koncercie koncernu Zigzag. Poleciały kamienie, bo ludzie nie chcieli wciskanych na chama wykonawców, mimo że to są świetni artyści, tam nie wiem, Balkan Electric, wtedy grał Jorgos Skolias, poleciały kamienie, bo ludzie zapłacili za karnety i chcieli Kazika, a Zigzag puścił, bo tutaj Kazik grał w Zigzagu, 20 minut Kazika. A ludzie zapłacili i myśleli, że tak jak co roku będzie, 1,5 godziny Kazika, basta. I mają rację ludzie, bo oni ciężko, rozumiesz, na taki karnet muszą zarobić, bo to są małolaci. I czekają cały rok na tą imprezę. Czyli uważają, że chcą Kazika, by niego dostać. Słuchaj, jeszcze w tym starym składzie, co to było? Tylko tyle, że wiesz, zgodziłem się, w sensie, że wiesz, żeby do głowy się zwrócić z tym, żeby reedycję legendy wydać. No i z siłą rzeczy jestem zainteresowany, no bo raz, że to jest płyta, którą sobie bardzo cenię akurat, nie? To jest już taka promocyjna akcja, bez żadnych zobowiązań, tylko i wyłącznie, nie? Poza tym, no, już miał chęć spotkać kumpli, nie? Widziałem tam. Z tego, co słyszałem, to, że ekstra to nie było, nie wiem, akurat nie było, nie mogło być za ekstra, no. Znaczy, ludziom się, wiesz, ludzi był full i ludzie klaskali i tak dalej, nie? Wiesz, jak słyszę nad nim, co to znaczy. To nie wiem, mi się wydaje, że to Trójce Świętego. Nie, tak prawdę mówiąc, to nie jakiś Jackson z Immanuela wymyślił ten znak na swojej płycie i nie wiem, skąd on się tak rozpowszechnił. Generalnie to może to chodzi o te oko opatrzności, czy no. Tak? Wiesz, ale ja tam nie mam nic przeciwko religijnym ludziom, nawet na pokaz, byleby nie robili zamieszania i krzywdy innym, nie? Ani nie przeszkadzali, nie? To niech sobie, wiesz, nie będą. Nie? No my jesteś kolegami, natomiast ja nie ten, nie jestem w stanie na przykład się podłączyć pod propagowanie, nie? Konkretnej religii ze sceny. Uważam, że scena nie, nawet jeżeli bym był katolikiem, nie? A nie jestem, ale nawet jakbym był, to wątpię, żebym się zdecydował na coś takiego. Wiesz dlaczego? Że na przykład nie byłbym pewien, czy się to Jezusowi podoba, wiesz? Po pierwsze, po drugie, nie wiem, czy coś takiego, to powinno być na pokaz, bo wydaje mi się, że to jest... Wiesz, oni tego nie traktują na pokaz, rozumiesz? To dla nas tak wygląda, wiesz, nie? To może i tak. Oni tego tak nie traktują, że się nie przyznają. Że coś takiego, tylko wydaje mi się za bardzo jest... napompowane. Wszystkim autorom kościołem. Wiesz, to trochę też historycznie, nie? To może nie nagrywać tego, wiesz? Tak historycznie rzecz ujmując, nie? To... jakoś się spotkali? Bo ja byłem, was widziałem w ogóle pierwszy raz rok temu na tym, na Ukrainie, w Proximie. Gdzie? Gdzie to było? W Proximie. To było czasem na Ukrainie. To
sama mi kazał, który najstarszy w tej Izraelu. No tak, ale wtedy mieliśmy pecha, bo wiesz, trafiliśmy na Roberta Ochnię za konsoletą, no i kurczę, nie wiem, kłopot był duży dosyć, no. Dzisiaj też jesteśmy bez własnego, wiesz, ale ten efektyk jest, no, dupy. No to nie jest tak prosto. Za dupa, może jakiś znajomy w nas tym już. Ale chciał, ktoś, no oni się nagłośniają chyba sami. No właśnie, tak nie poprosił, bo...